To witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piecho, ze mną znowu Maciej, ubrany troszeczkę na wojskowo. Powiedz mi czemu, tak właściwie. No panie, sytuacja na Ukrainie, plus trzeba się panie ochraniać przed tutaj takimi... Aha, dobra, w ten sposób. No zresztą chyba będzie przed czym ochraniać, bo tam dwóch gości lata z samolotem nad naszymi głowami. Ale dobra, jak widzicie, Sanchez już jest, jesteśmy w pobliżu lotniska. No spróbujemy ponownie, ale szczerze, jeżeli klapy nie uda się otworzyć, to będę musiał porzucić ten challenge, bo po prostu inne też czekają w kolejce. I podejrzewam, że autorzy tych innych challenge'y troszeczkę będą nam mieźli, że wałkuje ten jeden tyle odcinków z rzędu. Ja no w sumie dwa jeszcze odcinki z rzędu są do przyjęcia, ale jakby były już 3, 4 czy więcej, to by było gorzej. A nie, oni tylko latają, więc chyba nie ma co do nich strzelać nawet. Chyba. Dobra, co, pomożesz mi lutować pięścią w klapę znowu? Inaczej, jeżeli będziemy bić tą klapę 20 minut, to nie będzie najbardziej pasjonujący z odcinków. Może wręcz przeciwnie. No kurczę, szczerze, teraz nawet nie mogę... O właśnie, pięścią trzasnąć, bo coś kurde, tylko papciami próbuję. Super lama. Bang, bang, bang. Już nawet łokcie. Ej, tytan się przestawił, widziałeś to? Przesunął się autentycznie. Dobra, klapa pozostaje dalej niewzruszona, ale dobra, bijmy dalej. Let's fight together. No, ho, ho, together as one. Cytując wszystkie fajne filmy, gdzie ludzie się bili z kimś wspólnie. Ej, no come on, no pieprzona klapa, nie? Ej, nie wiem, może jakiś był patchik w międzyczasie, który zapobiegł otwieraniu tej było klapy, nic. Nie wiem. Chyba, że nie wiem, mi się samo coś pobrało. Ej, naprawdę, ja widzę tylko, że ten... Ej, chyba, szczerze, chyba jesteś troszeczkę silniejszy ode mnie, bo się przesuwa w prawo ten tytan. Jakbyś miał, nie wiem, pięść mistrza Zen, czy coś w tym stylu. Mam amerykańskiego wojaka pięść. No, takie American Muscle. No. I nie wcale samochód. Dobra. Ej, no dobra, ale nie, bijemy. Coś nie idzie. Bijemy. Nie, nie luta. Pójdę, nie ma opcji. Luta. Luta. No kurde. Ej, dobra, ale wiesz co, dla bezpieczeństwa, to tam sobie bij dalej, ja przestawię tego Sancheza gdzieś w bezpieczne miejsce, żeby nikt w niego nie wpadł co, tym razem przypadkiem. Wiesz co, gdybyś mógł pojechać zobaczyć, czy na serio nie ma tam karkowuba. No dobra, w sumie też prawda, no bo jakby co, mam nadzieję, że Maxia się nie obrazi, zrobimy to w ten sposób. No salta dalej będą, mam nadzieję. No, no czemu nie? A właśnie powiedz mi, a twierdzisz, że idzie podhaczyć na haczyk motor, ale z kierowcą? No sprawdzimy. No będziemy chyba musieli, ale chyba, dobra. Chyba, że nie wiem, czy tym hakiem zrzucę albo coś. Dobra, cargo bob jakby co jest. No to dawaj go tutaj. Czy to ja polecę jeżdżącym tytanem, co? Dobra, no to podjeść się tytanem, ja już przypilnuję tego cargo boba, żeby nikt się nim nie zajął przed nami. Ej, a może jakbym tutaj jechał, to klapa jakoś się otworzy. Mam nadzieję. Jak ona powgniecana cała jest. Co, klapa z tyłu? No tak w tej chwili z mojej perspektywy to wszystko wygląda. Dobra, to podejdź bliżej, z chęcią sam to zobaczę, ale ci tych dwóch gości, nie, w sumie już teraz jeden, lata cały czas nad nami. Wow! No to podjechałeś! Cytując znany polski film, w pizdu wylądował. No to fajnie. I cały plan też w pizdu. Dobra. Okej, no to wbijaj do cargo boba, bo tak właściwie są dwa teraz, no i zobaczymy, czy miałeś rację z tym podhaczeniem. Ej, czekaj, bo tutaj żaden samochód w tym momencie nie jedzie. Ale po co ci samochód, jak to można przejść po prostu? Ale ja, panie, na wojskowo. Dzisiaj trzeba... No dobra, ja wiem, że ty na wojskowo, ale to, że rekwiruję ten wojakiem, samochód to... w imieniu prawa wypierdolić. W imieniu wojska. Nie, no prawa, no wojsko też działa za zgodą prawa. Chyba, że mi się coś powaliło. Ci powiem, że wojsko ma czasami większą jurysdykcję niż normalny policjant. No co ty nie powiesz? A raczej zawsze. No. Dobra, już jesteś, widzę cię na horyzoncie, to wbijaj i wiesz co, gdzie, tylko powiedz, gdzie ci mam się ustawić, żeby było ci łatwiej mnie podhaczyć. Szczerze, ja na razie dzwonię do tutaj pana L, żeby mnie uratował. Cześć L, dobra, wsiadam. Patrz, no w podobnych barwach co ja. No kurde. No dobraliście się z tym Bobim, no. Możecie dać sobie buzi normalnie, nie? Dobra, bo wiesz co, zrobimy tak, wysuń haczyk, a ja podjadę pod ciebie po prostu. Ej, dobra, jest! No czemu spadłeś?
No bo zachwiało za bardzo maszyną, dobra, zleć troszeczkę niżej i wypuść ją z haczyka, ale zleć niżej tak, żeby nie eksplodował, nie? To wsiądź. No, czekaj, dobra, ja jestem blisko. Czekaj. Okej. Ale delikatnie, jeżeli możesz, delikatnie. To hardkorowo wygląda, ci powiem. Nie, naprawdę, musisz to... O kurde. Musisz to naprawdę robić delikatnie. Oj, chyba umarłeś. No i nawet wiem, kto był sprawcą mojej śmierci. No nie, no sam spadłeś, nie moja wina. Nie no, sprawcą mojej śmierci był producent Sanchezów, który nie zamontował w Sanchezach pasów bezpieczeństwa, które by mnie trzymały na miejscu. Właśnie. Dobra, podstawisz maszynę? To się tak zniksuje na dole, naprawdę, że naprawdę, ja wątpię, musisz delikatnie. To się udało. Znaczy nie, udać, ej szczerze, jak już udało się podhaczyć Sancheza i udaje się też podhaczyć Sancheza z kierowcą, ale no czy to... mogę samego ciebie po prostu wziąć tej bardzo, bardzo powoli? Wow. Ty nazywasz to powoli? No. Inaczej, musisz uspokoić lot. No to wiesz co, ja cię, bo może gdzie indziej spróbuję złapać. Ja, czemu nie tu? Czekaj, no stój po prostu, spokojnie. Nie, po prostu zawiśnij w powietrzu, ja wjadę w twój haczyk i się podhaczę sam. Dobra. Aha. Też widzę, bardzo ważne jest miejsce, w którym podhaczysz motor. No właśnie. Bo teraz jest tak podhaczony, że wisi do góry nogami. Dobra, to muszę wjechać, musisz mnie złapać za kierownicę. To ty musisz tak podjechać. Dobra. No najlepiej byłoby za twoją głowę cię w ogóle złapać, albo gdzieś tak za twoje ciało. Tak, no na pewno bym to przeżył, ej. Jak Janosik za żebro. Ło, ej, dobra, za czubeczek zderzaka dosłownie, więc teraz, ale naprawdę powoli! Nie tak szybko, kurde, Maciej! Wolniej trochę. Ej, przeżyłem. Ale fuks. Policja mnie goni. No bo wyrzuciłeś człowieka z Sancheza, którego miałeś podhaczonego. Ej, dobra, ale serio, to da radę, tylko musisz się wznosić z prędkością metr na minutę. Kurde, czemu ty kargowątek rzucę? Dobra, chodź szybko. Dobra, czekaj. Nie samochodu tym razem nie chcę. Nie, spokojnie. Kurde, dobra, jak to słabo wygląda z mojej strony. Po prostu nic nie widzę, co tam się dzieje. O kurde, tutaj teraz w ogóle haczyk nie złapał niczego. Ej, ale kur, breakdance! Na motorze. No czemu? No najwidoczniej rozsmarowałem się o podwozie kargoboba. Ej, nie, Maciej, wiesz co, chyba z kargobobem jednak nie wyjdzie. Chodźmy do tego Tytana jednak. Co ty na to? No dobrze. No klapa już prędzej się otworzy, niż nam się uda podlecieć chociażby na 100 metrów do góry. Więc abyś mógł podrzuć mi tu tego Sancheza. Tak wiesz, bez eksplozji, byłoby spoko. Dobra. O, ty tam możesz, chodziło mi bardziej o motor, spoko. No dzięki, no. Tutaj w ogóle ładna mgła nad lotniskiem, ej, kurde. Może się uda. Hardcore. Dobra, poczekam na ciebie. Dobra, już jestem. Chciałem się wskoczyć. Chodź. Słuchaj, a powiedz mi, czemu czerwony garnitur? Czemu czerwony garnitur? Czemu czerwony? Szczerze? Bladego pojęcia nie mam. Widocznie stylista tak sobie zażyczył, mój prywatny. No, mój stylista jest niewidomy, nie wiem czy ci mówiłem. Ale kolory dobre... Wiesz, kompletny brak stylu. Ale wiesz, kolory są... Ej, ale serio, też widzisz tą mgłę, tak jak ja? No tak, zajebiste jest. No kurde, mleko jak cholera, nie? Siekierę by można było zawiesić, tak jest gęsto. Ale dobra, spoko, przynajmniej teraz mają wymówkę, żeby Tytan mógł się wczytać po prostu i kurde. Pamiętam, że kiedyś oglądałem taką bajkę, gdzie po prostu wzięli nóż i zaczęli kroić mgłę i później to były pączki. Ej, czy to nie było przypadkiem Adventure Time? Ja właśnie nie wiem, co to było. Kurde, w ogóle nie wiem. Ej, ja przetłumaczę tytuł tej bajki Adventure Time. Czas na przygodę. Kojarzysz... A, właśnie, czas na przygodę, tak? Aha, no dobra, to jeszcze to w miarę. To jest ta z tym, że myślałem, że coś... powiedział chłopakiem w rurkach, które są za małe i tym dziwnym psem. Znaczy, chyba tak. Szczerze nie obejrzałem nigdy ani jednego odcinka w całości, ale oglądam Nostalgia Critica, jak siedzi sobie z kumplem na kanapie i opowiadają, co się dzieje w kolejnych odcinkach. A to spoko. Po prostu mam straszną bekę. No, ogólnie kojarzysz gościa, nie? Nostalgia Critic. No chyba, szczerze, najlepszy moim zdaniem koleś wrzucający coś do internetu, tak po prostu. Abstrahuję lepszy. Nie żaden James Rolfe, Nintendo Game Nerd, nie. Żaden nawet Angry Joe, choć w sumie tematycznie bardziej mi odpowiada, wiadomo. Ale Nostalgia Critic, kurde, taka beka, nie? Za każdym razem.
No i w sumie szczerze nie powinienem o nim wspominać, bo jak ktoś wejdzie, zobaczy, co on wyczynia. Ej, w sumie, albo co ty wyczyniasz tutaj? Próbuję kołem się natępić. Nie, wspomina, że ktoś może stwierdzić, że moje materiały są kiłowe w porównaniu z tamtymi. I w sumie miałby rację, no nie ukrywajmy. Ale Roja tak nie stwierdził. W dalszym ciągu jestem amatorem. Ale Roja tak Ale w ogóle co to na to, że przekroczyliśmy na kanale próg 500 widzów? I to nawet przekroczyliśmy całe 20 osób już w tym momencie. Klaszczesz sam sobie, tak? Nie no, tobie. A! Kurde, myślałem, że sobie dlatego, że teraz nie mogę wsiąść do tego Sanchez'a nawet. Nie, nie, przesunę zaraz tego, spoko. Spoko, spoko, to odsuwaj, a w momencie odsuwania ja będę lutował twoją klapę. Moją klapę. Czy ktoś tam właśnie we mnie? Nie, nie, jakie pedały, kurwa dziwki jebane wpierdolają w tym momencie. Orzesz ty, ale wiązankę puściłeś. Ej, chyba będę musiał poszukać w necie dźwięku pi, żeby to później ładnie wypikać. No i kurwa je... Albo znaleźć inny dźwięk, który może zastąpić tamten. Nie, czekaj, muszę się ogarnąć, bo zaraz zacznę się przeklinać, że będę już musiał usunąć ten materiał, więc... co za brzydkie ludzie, które popsuły mi wszystko. Ale co tak właściwie popsuje? Bo widziałem, jakieś strzały leciały, a to właściwie chyba żadnej szkody nie wyrządziły, nie? Wyrządziły. O kurde, ej, ale mów, że wsiadasz, bo koło śmigie wstałem. Ale moją dumę urazili. Aha, uszkodzili twoją dumę? To, nie wiem, taśmą klejącą da się ją posklejać, czy coś? No jak się postarasz, to czemu nie? O kurde. No, pomożesz coś? Bo ja tu dalej butuję, no, ale butuję. Nie, no, wiesz co, bo... Tam gdzie stoisz, to powinno być już od dawno, tak prawdę mówiąc, nie wiem. No właśnie, ja zazwyczaj pierwsza czy druga buła nawet już powodowała, że klapa się otwierała, nie? No dobra, no to ej, wiesz co, w sumie szczerze, takie bicie w klapę to nie jest szczyt przygody, jaką chciałbym tutaj w GTA Online przeżyć, więc może przejdźmy do innego challenge'a? Co ty Słucham na to? Pana Piechola. Dobra, to poczekaj, złapię swoją karteczkę. Jak bardzo dobrze słychać. Więc tak. Przez cały odcinek porusza się na pieszo? Nie, to już bym skopał w takim wypadku. Nie popełnił w żadnym odcinku samobójstwa? Też nie. Choć w sumie samobójstwa jeszcze nie popełniłem. Ej, tak w sumie. Chyba. Choć nie, w sumie nawet nie wiem. Nawet nie wiem. Bo cały czas, że albo ty mnie rozsmarowujesz, albo coś. Albo ty mnie. No ale dobra. Ej, później nie zgiń ani raz w odcinku. Ej, kurde, sporo mam podobnych do siebie challenge'y. Chyba będę musiał być bardziej wybiórczy, jeżeli chodzi o wybór. Ale dobra, jest tak. Zaległy mój challenge od Rafała Wójcika. Zabij 3 graczy z najniższą rangą. Jesteśmy w stanie to zrobić? Jak sądzisz? Musiałbyś zabić sam siebie. No jak, kit. Serio? Mam jedną z niższych na serwerze? No. O cholera, faktycznie. Nie ma nas wielu. Jest pan Knalmer. Jest pan Next i Ranger. Jestem ja. Jest Ace Ventura, możesz. No dobra, no to wiesz co, no to dobra, podejmijmy ten challenge, spoko. Niech tak będzie, tylko zacznijmy go. Tak jak rzeczywiście mówiłeś, czyli... A jak mówiłem? Let's end my life. Ej, tabletką? Serio? No. Kurde. No dobra, to jest pierwsza osoba z najniższą rangą na serwerze, która została posłana do piachu. Piechol, czemu ja w tym momencie się cieszę, że nie podjęliśmy challenge'a, że mam być bez samobójstwa cały odcinek. Bo już bym go skopał, ale dobra, no to tak, jedna osoba odhaczona, to teraz pozostają tylko dwie. Oznaczmy sobie gracza. Czekaj, 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 nagły tutaj cyk, pyk, myk, opróżnij dostęp do pojazdu. Ej, gdzie się oznaczało frajera, znaczy, gracza? Na mapie chyba tylko może. Lester? Jak tylko na mapie. Chyba, że chcesz nagrodę wyznaczyć. Albo w sumie to też... Nie, bo wtedy ktoś inny też się będzie chciał na niego połasić. Dobra, ja już mam waypoint wyznaczony. Jesteś gdzieś w pobliżu? Serio, możesz olać tego mojego Sancheza, nie? A, no to spoko. No to ja czekaj. Sobie zostanę na tym lotnisku. Wezmę... Spokojnie, już po ciebie podjeżdżam. O, poczekaj, zaraz załatwię coś lepszego. Szczerze, czas bardzo nas nagli, więc chodź. Zanim twój podjedzie, to my już będziemy u gościa pewnie. Ale tutaj już jest, no. Gdzie? Where? No to do przodu, tam w policjantów. Nie no, w policjantów nie będę wjeżdżał. No co ty? Widzisz ten po lewej taki super niski? Where? No, tam nie, po lewej, no!
Aha, tam! Dobra, ale szczerze, policjanci nam troszeczkę uniemożliwiają. No cześć. Ej, dobra, to jest to, dobra. Szybko! Come on! Dobra. Waypoint wyznaczony. Jedźmy na właściwe miejsce. Szybko! Come on! Ile życia ci zostało? Pół. Równe pół. A spoko, bo ja przed chwilą sobie zjadłem parę mymymensów. Mymymensów? Mymymensów. Pieku? Znaczy nie, pieku tutaj. PNQs. Dobra, ale czekaj. Oh shit. Ale ładnie tutaj wjechałem, naprawdę ładnie. A w ogóle co to jest za auto? To jest dodatku. A, to jest to, tak? Nowo zakupione z dodatku, tak? Prosto. No już tak trochę nie nowo, no. No dobra, dobra, no troszeczkę czasu minęło faktycznie. No ale dobra. Wysadziłeś policjantów za nami? O, chyba tak, bo tam eksplozje same słyszę. Dobra. Szkoda, że nie mam teraz wglądu w mapę, bym wiedział, czy gościu się bardzo przesunął, czy nie przesunął się w ogóle. Już ci mówię. On się nazywał Ranger coś tam, chyba. Nie, coś tam i Ranger. Tylko, ja że nie mogę zmienić. Aha, więc ja muszę wyłączyć swój, tak? No. Dobra, no to czekaj, daj mi momencik, tylko odjadę tutaj gdzieś na bok, żebym mógł wejść sobie swobodnie w mapkę. Ej, to no nie jest ten głęboki kanał, nie? Mogę wjechać do wody? Tutaj tak. Wiesz co, tym samochodem nie próbowałem, bo on czasami się zahacza nawet jak wyjeżdżasz z tego Los Santos. Aha. Ale się da. Dobra, no to czekaj, to szybko wyłączę mój waypoint. Dobra, teraz możesz? Tak, już mogę. Dobra, to wyznacz tego Rangera. Czy inaczej, w sumie rzuć okiem, czy jakiś gość z niższą rangą się nie pojawił, bo aby się okazało, że on już nie ma najniższej, no to nie jest obiektem challenge'a wtedy. Nie, no, jest. O. Jest w dalszym ciągu z najniższą, tak? Tak. Dobra, no to mam nadzieję, że Rafał nie, pójdzie... Bo, no. Chyba, że Snalmer tego można jeszcze wychodzić. No tamten ma jeszcze niższą, tylko po prostu brałem tego, którego najpierw zauważyłem. A powiedzieć coś? Oni w trójkę jadą w jednym samochodzie. Wszyscy? Wojna gangów. Co ty dobra, ej, ale ci z najniższą rangą są w tym samochodzie? Tak. Czyli no fajnie. To kurde, no to wiesz, ale mamy okazję, nie? Bomba szczepna. No też mam przygotowaną. Czekaj, 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 dobra, ale ej, póki co udawajmy przyjaźnie nastawionych. Albo dobra, lepiej nie. Rzucasz? Tu szybko, szybko rzucaj, no. Widzę? Bum, bum, bum. No już wysadziłem. Nie, kurde. Jest, jeden z nich na pewno. Dwóch zabiłeś. Next i Ranger i jeszcze X3 Wolves. Dobra, ale jaką no miał to rangę? Zabiłeś z najwyższą, no. No kurde, to brakuje jeszcze jednego. Jeszcze musimy tego Snalmera znaleźć. 25 ma. Dobra, znajdź jak możesz, znajdź. No. Piechol, Snalmer jest tutaj też z nimi. Tylko, że on wtedy do garażu bił. Kurde! I go nie znam. Nie wiem, że będziemy musieli poczekać, aż on wyjdzie. Nie, on chyba wyszedł właśnie. Dobra, świetnie. To podjeżdżamy znowu. Desant. Taktyczny. Mordercze lamy robią gimele w GTA Online. Spoko. O, słuchaj, to co? THC. No THC to jest mój kolega, nie zabiję. THC to jest twój kolega? O, nie wiedziałem, że tak z substancjami psychoaktywnymi masz dużo do czynienia. Spoko. Nie, no bo kojarzysz, co to jest THC, nie? No. Z gatunku kanabiniolów. I ale tak to dalej. Jest, nie, ale dobra, wiesz... To jest suche THC. Ej, dobra, chyba nas rozwalą teraz. No nie, no to jest Ranger. A mi wcale nie o Rangera chodzi. Jest! Dobra. Challenge completed, ale dużo zapłaciłem za tego challenge'a, niestety. Dużo zapłaciłem za ich samochody, rekompensaty, no niestety. Dobra, no nie, ale co ty no. Na to, że challenge się udał? No tak, tak, tylko że jest. A i tak przy okazji tutaj stoi jeszcze ten koleś koło mnie, no, ale nie mogę mnie strzelić, dlaczego? Ja ich będę musiał pozabijać. Ej, stoi ten Snalmer koło mnie i nie mogę za nic go posłać. Do piachu, ma koło siebie znak zakazu. I biegnie gdzieś w oddali. No ten, tryb pasywny. Tryb pasywny? No. Nawet go wysadzić nie mogę. No, bo nic mu nie możesz zrobić. Chyba poza przejechaniem samochodem. No dobra, ale no, już go wykroiłem w każdym bądź razie. No to challenge completed. Świetnie.
Dobra, no to co teraz? Można? Co ty na to? Co, jeszcze jakiś możesz pomysł szybko na koniec odcinka? A wiesz co, może postrzelajmy się troszeczkę z nimi? Dobrze. Dobrze powiadasz, tak? No dobra. Tak. Ja zaraz strzelę. Jaka ta wojna gangów? Mordercze Lamy kontra tamtych trzech anonimowych kolesi. Bo chyba nie są z tej samej ekipy, nie? Nie, nie są. Dobra. Co, ja no to czekaj, to może jakiś... Czekaj. BOOM! Kill snipe. Headshot. Dokładnie. Okej. To zrób triple killa. No tripla? Chciałbym, ale tam policjanci... Trzeba umarł na mojej klatce. Ale nie, na serio, słuchaj. Przed chwilą było takie... Jeb! Nie wiem, czy to słyszałeś, czy nie. Taki okrzyk jeb, czy BOOM! Takie, że ktoś walnął na glebę. No, to i to. O kurde. To nie sądzisz, że powinieneś jako dobry obywatel iść zobaczyć, co tam się stało tak właściwie? Chyba nie. A tak w sumie to nie jest twój problem, nie? Ale też z drugiej strony. Jak pozostaniesz bierna, gościu zginie, to będziesz miał wyrzuty sumienia. I pewnie w zupełności niebezpodstawne. Czemu? No, by miał zginąć, to i tak by zginął. No, skoro z takiego założenia wychodzisz, to okej, ale w każdym bądź razie po tym twoim stwierdzeniu nie chciałbym, żeby w twoim najbliższym towarzystwie coś złego mi się stało, bo wiem, że na twoją pomoc mogę nie liczyć przypadkiem. Ale ja tego ziomka w ogóle nie znam, więc mam powiedzieć. Kurde, mnie tak na dobrą sprawę też nie. Ale chociaż z tym rozmawiałem. No, ej, moment, ale mówisz, że to u ciebie gdzieś w pobliżu, na klatce, tak? No to kurde. To nie znasz sąsiadów? A nie, no w sumie to już nie te czasy, co się znało. Wszystkich dookoła. A to może był żul. A też mógł być. No. Ale to, że żul, to wcale nie umniejsza wartości jego życia. No nie no, choć w sumie troszeczkę. No dobra. Okej... Okay, po mnie... nie? Dobra, jeden. Ale jaka walka. Wiesz co, tutaj by się przydało trochę więcej osób. No troszeczkę. Ale dobra, tutaj, wiesz co, dobra, w sumie... Ej, pojawiła się kokolesia, możesz go fajnie od razu rozwalić. A, kurde. Mogłeś być troszkę delikatnie szybszy. Ale nie, bo ja patrzyłem coś tam w opcjach. To sorry, ale ja zabiłem go. Aha, no dobra, dobra. Ej, dobra, ale to w każdym bądź razie macie, ja w tym momencie już muszę skończyć, muszę cię bardzo przeprosić, że tak krócej niż zazwyczaj. Dobrze, ale dobra, ale i tak czekaj, jest 20 to... minut. No. Dobra, to zabij tego gościa i pożegnajmy się ładnie, grzecznie, kulturalnie. Tylko nawet go trzeba posłać do piachu, faktycznie. Gdzie on jest? Staram się snajpą go wypatrzyć. Nie, ale to on wypatrzył mnie. Wow. Dobra. Spoko. No chyba mnie też. No dobra, no to pewnie się zespawnujesz gdzieś w moim pobliżu. Mam nadzieję. Taką nadzieję. No dobra, moi kochani, ale ja w tym miejscu kończę ten odcinek, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Maciej bardzo fajnie zrespawnował się po drugiej stronie ulicy. Możesz zasalutować, no do widzenia. Dokładnie. Goodbye everybody. Eee, ginę. A ja się z życiem pożegnałem. Ty też? No, nie, jeszcze nie. Dobra, więc dobra, siema. Walcz. Dobra, pozdro, cześć, hej.